Mój przepis na steka. Dzisiaj trochę na temat steka. Pokazuję tutaj polskie produkty. Stek z antrykotu, stek z rostbefu, stek z krzyżowej. No na rynku jeszcze popularny oczywiście jest stek z polędwicy, który jest najdroższy, a wcale nie najsmaczniejszy. Jest może najprostszy, bo jest najmniej przerastany, ale jest najbardziej suchy, czyli ma najmniej smaku tak naprawdę. Który ja polecam, no jak się je codziennie wołowinę, no to się zmienia po to, żeby też sobie urozmaicić tą dietę troszeczkę. Ważne, żeby szukać takich kawałków, które są właśnie mało przerastane, że mamy to ładne mięsko. To oczywiście przy tej krótkiej obróbce termicznej będzie bardzo twarde, ale można to połknąć, bo to się rozpuści w żołądku. Całe takie mięsko nadaje się do spożycia, ale przyjemniej się go właśnie zjada, jak jest mało przerastane. Takie kawałki najlepiej szukać. To mięsko jest sezonowane, jego się nie przyprawia, nie soli się przed wrzuceniem na patelnię. Tłuszcz już mi się grzeje, smażę albo na maśle klarowanym, albo na smalcu. Dzisiaj sobie wezmę akurat stek z krzyżowej. Jest pakowany próżniowo, jak widzimy po otwarciu. Warto sprawdzić zapach. Mięsko wołowe nie śmierdzi, chyba że jest stare. Zupełnie neutralny zapach, praktycznie nic nie czuć, znaczy, że mięsko jest świeże, jest dobre. No i do tego mięska oczywiście na patelnię wrzucę sobie też ser panierowany. Stek ze serem to jest posiłek, który daje nam energię na całe 8 godzin. 8 godzin bez głodu, bez jedzenia i 8 godzin bardzo odżywczego posiłku, w którym znajduje się praktycznie wszystko, co potrzebujemy do życia. Ktoś powie, że nie ma błonnika, ale nie potrzebujemy błonnika do takiego dania, ponieważ jest to danie niskowęglowodanowe, a jeżeli nie spożywamy węglowodanów w dużej ilości, to nie potrzebujemy błonnika do prawidłowego trawienia. Na dobrze rozgrzaną patelnię wrzucam moje mięsko. I na początek to mięsko przykrywam. Dlaczego przykrywam? Bo wszystko zależy od tego, jakie to mięsko chcę uzyskać. Zobaczcie, jaki będzie efekt. Ono smaży się, ale przez to, że jest ta pokrywka, ono nam się też będzie dusiło, bo ono puszcza trochę wody i ta woda będzie parowała i trochę się nam ten stek udusi. Krótka obróbka termiczna. Zobaczcie, chwilę go tak przytrzymam. I jak widzę, że stek z tej strony nabrał kolor, czy tam stracił kolor, wtedy go obracam na drugą stronę. Teraz daję mu odparować, żeby nam z tego tłuszczu, no ja tutaj akurat jeszcze dodatek mam, ale to nieważne, z tego tłuszczu, żeby nam odparowała ta woda, która nam poszła. I zaraz też go na chwilę jeszcze przykryję. Stek zdjęty z patelni. Słoneczku go pokazuje. Teraz można go posolić. Wcześniej nie, żeby nie puścił nam soków, żeby nam nie wysechł. Posolić, popieprzyć. Można dodać masełko czosnkowe. Jak ktoś lubi, można zjeść go z żurawiną, z dżemem jakimś innym. Można doprawić musztardą. Co kto lubi, na co kto ma akurat ochotę. I takie danie spokojnie można zjeść sobie z dwoma łyżeczkami dżemu. Ja do tego ser jeszcze będę miał. Dlaczego? Bo nawet jak wrzucimy teraz cukier do tego dania, to jest tak, jest to danie bardzo nisko węglowodanowe i ta ilość cukru no na pewno nas nie wybije, nie rozbije, nic nam złego nie zrobi. Słuchajcie, na pewno nie kupujcie takich steków na grilla, faszerowanych chemią, przyprawami, to nie jest to, co chcielibyśmy jeść. Taki stek ma swój naturalny smak i pokażę w środku. Trochę jest krwisty i to jest właśnie taka najzdrowsza wersja. Krótka obróbka termiczna, to mięso nie jest surowe, ale zachowuje dużo właściwości swoich, dużo witamin, dlatego, że właśnie
jest takie, o, tak jak widzimy, jest soczyste to mięso i bardzo dobre z takim serkiem. To jest smak wołowiny. Niepowtarzalny smak. Do tego mój serek smażony. No ja sobie dzisiaj do tego konfiturę z wiśni dodałem. To co jest w tym mięsku, czego jak to się mówi, nie idzie pogryźć. Moglibyśmy to gotować długo, to by w końcu puściło, gdzieś tam byśmy to mogli gryźć, ale chcemy krótką obróbkę termiczną. Więc zostają takie właśnie te zrosty, które są nie do pogryzienia, że tak powiem, no da się je tam rozdrobnić. Można spokojnie to połknąć, to się wszystko rozpuści w sokach żołądkowych, a w tym również znajdują się wartości odżywcze, które warto po prostu zjeść. No i takie danie dzisiaj i nie tylko dzisiaj jem 8 godzin bez jedzenia po takim daniu. Bardzo dużo białka, dużo tłuszczów, powoli uwalniają energię, zestaw witamin, minerałów, wszystko co potrzebne do życia.